No hej, witam Was w kolejnym odcinku. Mówię, nagram filmik, bo już mam pytanie, co dalej z Kazbasaki się dzieje, a jak wiecie, były święta. Za wiele nie robiłem, no bo wiadomo, praca, po pracy nie było za bardzo czasu, żeby za jakieś malowania się brać, bo jedno malowanie potrzebuje kilka godzin, żeby to pomalować, a nie będę siedział po nosach. To tylko było takie składanie, jak widzicie, już poszły chłodnice. Chłodnica została w oryginalnym kolorze, żeby tylko ją przeczyściłem. Od oleju została przemalowana, korektory przemalowane, widzicie, to wszystko żaroodporne jest. Tak to wygląda. Powiem tak, maszyna jest gotowa, można, zalana jest olejem, zalana jest płynem chłodniczym. Wycieków żadnych nie ma, to mnie najbardziej cieszy. I jest gotowa do synchronizacji i do regulacji mieszanki paliwa z powietrzem. Jeszcze jedna rzecz, fajnie z tym tłumikiem wygląda, co? Ja już mam przygotowane wszystko pod malowanie, pozasłonięte wszystko folią. Kurwa, żeby mi się udało tylko ten tłumik znaleźć, to by było fajnie, ten prawy. Bo zarąbiście z tym tłumikiem wygląda. No jak nie, to już ewentualność taka, sprawdzałem, założę zamienniki. Zamienniki bodajże Dominatora, one są też w chromie. Tylko tyle, że to jest wiadomo, zamiennik, nie oryginał. A ten najwyżej sprzedam, no nie wiem, zobaczę. Tak jak widzicie, popolerowałem co się dało, te końcówki. Nawet tutaj od biegów tą gałeczkę lekko przepolerowałem. No i takie tutaj stopki jeszcze muszę pozakładać, takie rzeczy, łańcuch już też napięty, wrzucony. Czujnik jeszcze od stopki muszę sobie załatwić, bo ten jest zwalony, zepsuty. No i co? Tak jak mówię, jest gotowa do pozalewana wszystkimi płynami. Można powiedzieć gotowa do odpalania. Jeszcze nie odpalałem, wszystko dopiero podłączałem. Widzicie, tam już płyn widać, zalany wszystko płynem. Olej na pierwszy strzał, wiadomo, ona sobie pochodzi trochę, popracuje i będzie zmiana płynu, zmiana oleju. Olej Valvoline nawlałem na pierwszy strzał, też do motocykli 10W40. Później będzie na motula wymieniony, no ale jak ona sobie pochodzi aż do włączenia wentylatora, nie wypłuka sobie ten silnik, bo wiadomo, jak ja to składałem, ręce od oleju, wszystkie obrudzą się. Niech to on sobie wypłuka ten silnik, jak będzie pracował. I tak jak widzicie, wszystkie manetki, takie rzeczy już też pozakładałem. Zostało mi wrzucić klamki, ale klamki polecą pod kolor plastików. Czyli jutro wreszcie zobaczycie, jaki będzie wyjściowy kolor. Trochę roboty mam przy tym wyjściowym, bo tak jak mówię, trzeba dać podkład akrylowy, później grunt pod kolor i dopiero baza i dopiero bezbarwny. Czyli cztery w sumie malowania, wszystko po dwa razy, 8 malowań. Tak, roboty trochę jest. To tyle na dziś w tym filmiku, taki krótki film, bo tak jak mówię, już miałem pytanie, co z Kawasaki, bo 2 tygodnie filmu nie nagrywałem. No bo mówię, no nie bardzo Was chyba nie interesuje tam jakieś składanie chłodnic, takich dupereli. No to wiecie, ja składałem sobie te chłodnice, takie, no wszystko to, co trzeba już, te klaksony. To, co mogłem, to już pozakładałem. Te sety, nie sety, takie właśnie rzeczy, to wszystko montowałem, wszystko w kupę. Dobra. To w tym filmiku na tyle. Pamiętajcie, łapka w górę. Film wleci jutro, czyli w poniedziałek, maksymalnie we wtorek. Zobaczymy, jak się wyrobi z malowaniem. To trzymajcie się, hej, na razie.